No to Robert, powiedz, jaki jest dzień, tygodnia, rok, co się dzieje? 2010, dzisiaj 20 stycznia. Nagle spadło na jak grom z jasnego nieba zaliczenie z przedmiotu pod tytułem rzeźba. Znajdujemy się w Instytucie Pięknych w Kielcach. Znajdujemy się tutaj permanentnie, po prostu, jeżeli wychodzimy stąd na zewnątrz, na świat, tylko i wyłącznie iluzorycznie, bo bez przerwy to jesteśmy. I ja tu już jestem i ja po prostu zrobię, ale to robię, czy ja w ogóle coś zrobię? Nie wiem, może ja powinienem dopuścić sobie studiowanie, jakim zaraz pieniądze. Co ty, nie bądź taki miękkim znowu, no. Wszyscy sobie blaski, o, już jest papierkiem pewnie. Poważni ludzie mają firmy, samochody, żony, dzieci, a ja coś chcę blaski. No przecież to jest jakiś kuriozum. No słuchaj, tu przy tobie siedzi piękna dziewczyna, która po prostu ci asystuje, jak ty czyścisz blaszki, no, nie przesadzaj. Ona nie mówi tego głośno, ona już od dawna czuje, że ja już gubię się tym wszystkim. Prawda? Cześć! Nie, zmieniłem. On też jest nienormalny. On też nie siedzi cały czas. Kręcę film, bo tutaj po prostu stwierdziłam, że to jest warte nakręcenia. A poza tym są tutaj ludzie niesłowni. Słucham? Są tutaj ludzie niesłowni na przykład. O! Z mówią, że przyjdą i nie przychodzą. No ale słuchaj, no. Ja tu no, przyrzekam, że byłam, no. Całą noc byłam w tym budynku. A, w tym budynku, no tak. To było późno, bo ty zapukasz na górę do pokoju. Robiłeś plac, czy nie? No powiedz. Ale nie taki miał do tej ulicy. O, jest właśnie! Było to jakiś komentarz masz do dzisiejszego dnia? Już dość komentarz. Patrz, no patrz. Bo tak zapominam, ostatnio się położyć do łóżka.